używają do kontrolowania protestów społecznych. Jest to związane z czy jak oni traktują wolność zrzeszania się, przepraszam, wolność zgromadzeń i czy ta wolność zgromadzeń nie jest ograniczana. A także było tutaj podnoszona kwestia, jakie rodzaje broni policja może przy sobie nosić podczas takich protestów społecznych. And what we found was that in some countries there was a lot of information available, and in other countries they didn't give us any information at all. I co się okazało, niektóre kraje dostarczyły nam bardzo dużą ilość informacji, podczas gdy inne nie dostarczyły nam takich informacji w ogóle. Another one that we worked on, another subject we worked on was the detention of migrants, because there's a huge issue in Europe now of immigration. People are talking about it all the time, but nobody knows the real statistics. So we asked the countries, particularly with borders around Europe, how many migrants do they detain, and how many migrants are coming into the country, etc. Kolejnym tematem, którym się zajęliśmy jako Access Info Europe, to była kwestia aresztowania emigrantów. Emigracja jest teraz taką bardzo, bardzo gorącym tematem w państwach europejskich. Jednakże nikt nie zna dokładnych statystyk związanych z kwestią emigracji. I zapytaliśmy państwa europejskie, jak wiele aresztowań emigrantów dokonują w swoich krajach oraz jak wiele emigrantów do nich przybywa. And again, what we found was that some countries gave us the information and other countries didn't give us the information. But the interesting thing is that those countries that gave us information, the statistics were wildly different from other statistics given by other organizations, other international organizations and citizens, or the press. Rezultatem było, tak jak w poprzednim przypadku, to, że niektóre państwa udostępniły nam takie informacje, inne nie. Aczkolwiek, co się okazało, te państwa, które udostępniły nam taką informację, czy te dane udostępnione przez te państwa różniły się od danych, które widniały w statystykach różnych organizacji, czy były różne od danych prezentowanych przez media lub innych obywateli. And finally, one of our most successful monitorings was what we call rendition on record, where we worked with another organization and made requests about the flight lists from different countries. We just asked for the flight lists. Jednym z naszych najbardziej takich zakończonym sukcesem inicjatyw była inicjatywa zwana Rendition Record, to znaczy upubliczniony transfer. I tutaj przy okazji tej inicjatywy współpracowaliśmy z innymi organizacjami. Inicjatywa ta polegała na zadaniu państwom pytań, prośb o udostępnienie list lotów różnych samolotów. And so when countries gave us the information, we were able to, the other organization was able to see, look at that information and analyze which countries had taken people from Pakistan, Morocco, wherever, and how they had got them illegally to Guantanamo Bay. Um,
Kiedy Państwo upubliczniły nam te informacje, ta inna organizacja, z którą współpracowaliśmy, miała możliwość przeanalizowania tych danych i zobaczenia, które z tych państw dokonywały, czy transferowały ludzi, zabierały ludzi z Pakistanu i innych krajów i nielegalnie dokonywały ich transferu przy pomocy samolotów do zatoki Guantanamo. And that information that we found was able to be used in court cases to release some of the people who were detained illegally in Guantanamo. Informacje, które znaleźliśmy, zostały wykorzystane w procedurach sądowych, w wyniku których uwolniono niektóre osoby, które zostały właśnie przetransferowane do Guantanamo. And here you can see the map of these flights. So you can see the when there were detainees and they were taken to Guantanamo, even from European countries. Tutaj widzimy mapę tych lotów. Widzimy loty, o tu jest kolor taki ciemny, czerwony, Andreas pokazał, to są loty, na których, loty samolotów, na pokładzie których były osoby zatrzymane, które potem przewieziono samolotami do Guantanamo. And you can also see the fake flights, which were also used. Suspicious flights and other flights which were connected in some way. Widzimy także tak zwane loty upozorowane. Te niebieskie linie przedstawiają te loty upozorowane. Widzimy loty podejrzane, jasna czerwona linia oraz inne loty na trasie. I wszystkie te loty były związane z tą kwestią Guantanamo. Interestingly, we didn't actually use any information from Poland because apparently a lot of that information was already available to the public. Co ciekawe, nie wykorzystywaliśmy żadnych informacji pochodzących z Polski, ponieważ jak się okazało, duża ilość tych informacji była już dostępna ogółowi społeczeństwa. So good. To dobrze. And so that's another a good example of how having open information can help to protect just the people's human rights and provide people with the justice that they deserve. Jest to kolejny przykład na to, jak ogólnie dostępna informacja, jak ta jawność informacji może przyczynić się do przestrzegania, do ochrony praw człowieka i oddawania jednostkom sprawiedliwości, która im się należy. So there are just the three things that I want to highlight again. Access to information and opening up information to the public can help protect human rights, it can increase and drive innovation, and it can help provide better public services. Są takie trzy aspekty, które chciałbym podkreślić, mianowicie to, że dostęp do informacji i ujawnienie informacji przyczynia się do ochrony praw człowieka. To jest jeden aspekt. Podnosi, wspiera innowacyjność. To jest drugi aspekt. A także przyczynia się do polepszania usług publicznych. And that's it. Thank you very much. I to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo. Thank you very much, Andreas. Dziękuję Pani Anno. Proszę Państwa, teraz czas na panel dyskusyjny, więc musimy tutaj zorganizować małe przemeblowanie. Ja powolutku będę zapraszała panelistów w kolejności alfabetycznej, jeżeli Państwo pozwolicie.